Tydzień temu, czytając list do Kolosan, mogliśmy czytać na temat człowieczeństwa, bycia w 100% człowiekiem w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Czytaliśmy również o walce, jaką toczył apostoł Paweł, aby wierzący ludzie, jak czytamy w pierwszym rozdziale, mogli stanąć przed Bogiem jako nienaganni, wypróbowani, stali i ugruntowani w swojej wierze. I apostoł w swoim liście w kolejnym rozdziale, myślę, będzie poruszał bardzo, raczej jak w każdym rozdziale, on zawsze porusza ważne kwestie, ale od razu uprzedzę, nie przerażajcie się, dzisiaj nie będziemy 23 wierszy tego rozdziału analizować, bo to by nie zdało egzaminu. A więc to dzisiejsze moje przesłanie jest podzielone na dwie części. Dzisiaj będę mówił pierwszą część, za tydzień powiem drugą część, a zatytułowałem to po prostu Jezus wystarczy. Kiedy czytam ten rozdział, mam jedno przekonanie w moim sercu, że wszystko, czego potrzebuję w moim życiu, to jest Jezus. Zgadzacie się z tym? Wszystko, czego potrzebujemy, a więc zaraz zobaczymy, co tak naprawdę mamy w Jezusie, co jest tym wystarczającym, co nam Bóg dał w osobie swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby doświadczać duchowego życia, by doświadczyć zbawienia, by poznawać Boga. Bo ludzie mówią, ale wiesz, potrzebujesz jeszcze, i tu cała lista różnych rzeczy, które potrzebujesz, żeby mieć duchowy wzrost. A inni mówią, ale tu jeszcze, wiesz, jak chcesz naprawdę doświadczyć zbawienia, to oprócz Jezusa muszą być rzeczy jeszcze inne, dodatkowe. A ja wam chcę powiedzieć, że Jezus wystarczy, żebyśmy naprawdę mogli żyć. Bo Jezus wystarczy, abyśmy naprawdę mogli wzrastać w swoim życiu. I przez ostatnie 2000 lat i wcześniej, ale to interesują mnie te dwa ostatnie tysiące lat, kiedy czytamy te słowa z listu do Kolosan, powstało oprócz filozofii, które wtedy istniały, kolejne filozofie, powstało wiele legalizmu, powstało jeszcze więcej różnych odmian mistycyzmu i różnego rodzaju ascetyzm, który gdzieś tam w różnych częściach świata, w życiu różnych ludzi sprawia, że ludzie myślą, że potrzebują Jezusa, ale oprócz Jezusa czegoś więcej. Tak naprawdę te wszystkie rzeczy, i mistycyzm, i ascetyzm, i legalizm, i wszystkie te filozofie sprawiły w życiu wielu ludzi wiele tak naprawdę bałaganu. Sprawiły, że wielu ludzi zaczęło wierzyć, że sam Jezus im nie wystarczy. I nie mówimy tutaj tylko o ludziach, którzy nie znają Boga. Mówimy o ludziach, którzy znają Boga. Mówimy o ludziach, którzy znali Boga, o których czytamy na kartach Bożego Słowa, ale jednak gdzieś różne filozofie, różne idee, które się pojawiały, sprawiały, że oni byli odciągani od Boga. Pamiętacie, mówiłem co nieco o gnostycyzmie, z którym apostoł Paweł dzielnie walczył 2000 lat temu, ale myślę, który po dziś dzień ma swoje skutki, swoje oddziaływania, a nawet ewoluował do przeróżnych form i dotyka również on nas, ewangelicznie wierzących ludzi. Nie dotyka on tylko innych, ale dotyka on również nas. Czy nie spotykamy ludzi, którzy uciekając się do różnych filozofii umniejszają rolę Jezusa w naszym życiu? Filozofie, które mówią, wiesz, grzech, no nie powinniśmy nazywać grzechem, tak naprawdę to jest tylko taki problem, to jest problem, to nie jest grzech. Ludzie, którzy poprzez różne tam formy tłumaczenia próbują przekonać nas, że nie musimy mówić i nazywać rzeczy po imieniu, nie musimy mówić o piekle, nie musimy mówić, że ono naprawdę istnieje, nie musimy mówić wprost o Bogu, możemy mówić o jakimś tam Bogu, który być może ciebie dotknie, o jakiejś sile istniejącej, która jest, istnieje i w którą wszyscy możemy uwierzyć. To są takiego różnego rodzaju filozofie, które umniejszają rolę Pana Jezusa, a nasze życie sprowadzają tylko do jakiejś względnej etyki. Filozofie, które podważają chrześcijaństwo. Filozofie zręcznie umniejszające wpływ grzechu. Filozofie, które pod płaszczykiem mądrych wywodów, naprawdę te wywody brzmią mądrze, sprawiają, że serca ludzi ulegają zniechęceniu, bo zaczynasz się zastanawiać, skoro ten mądry człowiek tak mówi, to co ja tutaj, taki prosty człowiek, będę myślał, że tak nie jest. I zaczynasz nie wierzyć w to, co mówi Boże Słowo. Zaczynasz nie wierzyć w to, co mówi Jezus sam o sobie, ale zaczynasz wierzyć w to, co mówią inni o Jezusie. A to, co mówią, nie zawsze jest prawdziwe. Czy brakuje legalizmu? Chrześcijanie, którzy łączą zbawienie z uczynkowością. Ja jestem przekonany, że Jezus zbawia. Jestem przekonany, że łaska Boża nas zbawia. Ale ci ludzie jeszcze mówią, dobrze, ale my musimy Bogu udowodnić, że my nie jesteśmy tak źli, jak to Słowo mówi. My musimy Bogu udowodnić, że my zasługujemy na to zbawienie. Powiem ci, problem jest w tym, że nie zasługujemy.
że taki się nie urodził, który by na nie zasługiwał. Ja również na nie nie zasługiwałem. Bardzo często legalizm mylony jest z posłuszeństwem. Boże Słowo mówi, że mamy mu być posłuszni. I ja spotykam się z tym coraz częściej, z takim wypatrzeniem, kiedy mówię, słuchaj, ale Boże Słowo mówi, a ktoś mi mówi, a wiesz co, ty to taki legalista jesteś. Mój Bóg jest pełen miłości, taki wiecie, takie trochę dziecko kwiatów. Jemu nic nie przeszkadza, wszystko jest fajnie, jest w ogóle cudownie, byle się świetnie bawić. I kiedy ty mówisz, ej, ale Boże Słowo mówi, żebyś nie grzeszył, Boże Słowo mówi, żebyś nie plotkował, Boże Słowo mówi, żebyś nie kłamał, nie bądź legalistą, wszyscy kłamią. No tak, Bogu może o to chodziło, ale wiesz, On wie, że my jesteśmy tylko ludźmi i na pewno przymyka na to oko. Nie mylić legalizmu z posłuszeństwem. Jezus mówi, kto mnie miłuje, przestrzegać przykazań moich będzie. Więc jeśli nie przestrzegamy przykazań Bożych, nie możemy mówić, że kochamy Boga. Nie możemy mówić, że miłujemy Jezusa. I to nie jest legalizm, to jest po prostu przykazanie. To są słowa Chrystusa, który nam je zostawił. Taka teologia rób to, co chce, ta jest coraz bardziej powszechna. Gdy ktoś się tylko odezwie, to już ma etykietę legalisty. Ale to jest moim zdaniem mylenie pojęć. Czy brakuje mistyków? Jeśli nie masz duchowych odjazdów, jeśli nogi ci nie mdleją, jeśli ciary po plecach ci nie przelatują, to Boga nie ma. I wielu ludzi, również wierzących, jest w stanie jeździć na drugie końce świata, żeby tylko dreszcz na plecach przeżyć. To jest mistycyzm. Różne jego odmiany. Mistycyzm, gdzie ludzie wierzący nawet nie zastanawiają się, czym to się może dla nich skończyć. Przyjmujemy bezkrytycznie. Jest Bóg, są słowa o Bogu, jest coś powiedziane o Jezusie. Nieważne czy prawdziwe, ważne są przeżycia. Ważne jest to, co czuję. I powiem wam tak, ja wierzę, że Duch Święty działa. Ja wierzę, że naprawdę człowiek może przeżywać błogosławione i niesamowite chwile z Duchem Świętym w obecności Bożej bez dwóch zdań. Nie uważam, że im bardziej jesteś smutny, przygnębiony i przygarbiony, tym bardziej pokorny przed Bogiem. W ogóle tak nie uważam. Uważam, że można radować się w Bogu, cieszyć się w Bogu i przeżywać Boga bardzo, bardzo osobiście. Jestem przekonany. Ale musimy zdawać sobie sprawę, że te zagrożenia, o których mówi apostoł Paweł do Kolosan, również ten mistycyzm, którego ludzie szukają, że jeśli nie czują, jeśli nie dzieje się nic emocjonalnego i oni mówią, że to już nie ma w tym Boga, słuchajcie, to jest bardzo niebezpieczne. Różnego rodzaju odjazdy są w różnych religiach i uwierzcie mi, również podobne do tych, które rzekomo dzieją się wśród ludzi wierzących. W religiach hinduskich? Sprawdźcie. To nie jest tak, że inne religie tego nie mają. A więc moje pytanie brzmi, czy to jest ten obraz, czy to jest ten Chrystus, który nam wystarcza, czy naprawdę musimy przeżywać coś więcej. Ja jestem emocjonalnym człowiekiem. Bardzo. I najchętniej bym chciał być ciągle w siódmym niebie. Tak gdybyście mnie zapytali szczerze, to chciałbym wam powiedzieć, że najchętniej chciałbym być w siódmym niebie. Jeszcze nie byłem. Mam nadzieję, że będę w tym właściwym niebie. I pamiętam, jako młody człowiek, któregoś razu, ja nie wiem, czy z wami się tym dzieliłem, ale pojechałem na pewną konferencję do Wrocławia i tam było niesamowite, wiecie, uwielbienie, młodzi ludzie, ja sam byłem młody, fajnie wszystko, ale wszyscy coś przeżywali. Wszyscy coś przeżywali. A ja stałem tak jak kołek na środku i zastanawiałem się, co ze mną jest nie tak, co z moim życiem jest nie tak, że ja tak nie przeżywam. Ja tak bardzo chciałem, ja próbowałem to z siebie wykrzesać. Ja pamiętam jak dziś, niektórzy ludzie mówią, że Bóg nie przemawia, ja wierzę, że przemawia. Ja wyraźnie usłyszałem w swoim sercu, Daniel, ty musisz zrozumieć, że jeśli ja będę ci się tylko objawiał w emocjach, to dzisiaj mnie kochasz, jutro mnie nie kochasz, bo jutro mnie nie będziesz czuł. Ale ty masz mnie kochać, czy mnie czujesz, czy mnie nie czujesz, czy dreszcz jest na plecach, czy go nie ma. I powiem wam, minęło tej konferencji naście lat i po dziś dzień czasami sobie myślę, ale bym chciał. I wtedy przypominają mi się te słowa, pamiętaj, Bóg po prostu jest. Bez względu na moje odczucia. On po prostu jest. Czujecie czasami się, że dzień jest paskudny? To znaczy, że Boga nie ma? Czujecie czasami, że Bóg jakby otulał was swoim ramieniem, a na drugi dzień jakby był gdzieś w przestworzach? Kto tak ma? Czy to znaczy, że Boga nie ma? On jest. Niezmienny i bez względu na to, co czujemy lub nie czujemy. Niektórzy tak to odczytują przeżyciami. W historii mnóstwo ludzi okaleczało się, upadlało i kiedy czytacie historię różnych tam ascetów, to jest niesamowicie tragiczne, jak ludzie pojmowali Boga i pojmowali umartwianie swojego ciała. Dosłownie.
Po dziś dzień tych rzeczy nie brakuje, ale ja mam dzisiaj dla was dobrą wiadomość. Jezus nam wystarczy. Ja mam dzisiaj dobrą wiadomość i czytamy o tym w drugim rozdziale liście do Kolosan. Czytamy cały ten rozdział, żebyśmy złapali kontekst, ale tak jak powiedziałem, tylko jego jedną część dzisiaj przeanalizujemy. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości poznania. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń, zbudowani na Nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie. Baczcie, aby was ktoś nie sprowadził na manowce filozofią, czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. I w Nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymogami, usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Niech was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niechaj was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie, w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnym cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało ożywione, spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołu świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Paweł mówi w tym fragmencie o wielkim boju. O wielkim boju, który toczył za Kolosan. On chce, aby Kolosanie dobrze wiedzieli o tym, że on walczy o nich. On walczy o nich w modlitwie, on walczy o nich pisząc ten list i nauczając w nim. On walczy o okoliczne kościoły, których i ludzi, których nigdy nie poznał w Hierapolis, w Laodycei. On walczy o tych ludzi w swojej modlitwie, bo on wierzy, że modlitwa to potężny oręż i Paweł wie o tym, że to jest potężny oręż, dlatego wykorzystuje wszelkie możliwości, żeby walczyć o ludzi w modlitwie. On traktuje bardzo serio modlitwę o innych. On nie mówi, słuchaj, a ja nie znam tych ludzi, wiesz, mam taką listę modlitewną długą, nieważne. Nie, on mówi, nie znam was, ale to, co mogę robić, to, co chcę robić, gdzie mam gorliwość w swoim sercu, to jest modlitwa za was. Modlę się, walczę o was. Nie poznałem, nie wiem, kim jesteście. Nie znam waszych twarzy, nie znam was po imieniu, ale wiem, że Bóg coś w waszym życiu zrobił, a to mi wystarczy, aby o was się modlić. Apostoł zdaje sobie sprawę, że to, co ktoś kiedyś powiedział, wszystko upada lub wznosi się dzięki modlitwie. Taka jest prawda. Wszystko upada lub wznosi się dzięki modlitwie. I widzimy również, że modlitwa, taka modlitwa oddania, gorliwa modlitwa w bólach, w bojach, modlitwa taka towarzyszyła również życiu Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, kiedy Jezus był w ogrodzie Getsemane i kiedy się modli, mówi: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go, i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił. To był śmiertelny bój, który sprawiał, że on jeszcze gorliwiej się modlił i był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. Jest taki rodzaj modlitwy, gorliwej. Modlitwy nazwałbym ją bojowej. O życie innych współbraci, o życie innych ludzi wierzących. Dzisiaj potrzeba tego rodzaju modlitwy, takiej gorliwej i bojowej, ponieważ szatan wie,
I Boże Słowo o tym mówi wyraźnie, a to, co się dzieje w dzisiejszym świecie, to, co się dzieje w polityce, to, co się dzieje za granicami naszego kraju, pokazuje mi wyraźnie, że przyjście Pana Jezusa jest coraz bliższe, ale diabeł również o tym wie i coraz bardziej i skuteczniej atakuje Kościół. Bo on wie, że jego czas dochodzi końca. On wie, że przychodzi czas ostatecznej zapłaty, jego końca. Od początku tak było. Paweł o tym wie i my musimy zdać sobie z tego sprawę. Twoje dzieci w twoim domu potrzebują gorliwej twojej modlitwy o ich przyszłość. Jeśli myślisz, że jakoś to będzie, powiem ci, będą mieli o wiele gorzej niż myśmy mieli. Bo świat jest inny. Myślę, że zło tak naprawdę jeszcze większe zbiera swoje żniwo niż kiedykolwiek. Bo bodźce, na które są narażeni twoje dzieci, są naprawdę inne. Twoje dzieci potrzebują gorliwej modlitwy. Twój mąż potrzebuje gorliwej modlitwy. Bo jeśli jej nie będzie, to tak naprawdę diabeł zrobi wszystko, żeby go zniszczyć, żeby złapać go w jakieś sidła, pułapki. Twoja żona potrzebuje modlitwy. Nie myślmy, że świat się toczy bez tego, bez znaczenia, czy my się modlimy, czy nie. Od tego wszystko zależy. Wszystko powstaje lub upada. Dzięki modlitwie. Paweł, kiedy modli się za Kolosan, on wie, że walka, którą toczą, to nie jest tylko walka doktrynalna. To nie jest tylko walka na argumenty z gnostykami, ale to jest coś o wiele więcej. Jeżeli ci ludzie zwątpią w swojej wierze, to całe to dzieło pójdzie na marne, a ich życie na nic. Tylko on walczy, on bojuje w swojej modlitwie. Twoi współbracia potrzebują gorliwej modlitwy. Paweł nie znał tych ludzi, tak jak powiedziałem, ale to nie miało dla niego znaczenia. On mówi, ja za was bojuję, chcę, żebyście to wiedzieli. Choćby nigdy moja stopa nie powstała w waszym zborze, to ja będę się modlił, dopóki mi się stanie. Dopóki będę mógł, dopóki będę to mógł robić, będę się za wami modlił. Widzę, jak łatwo Kościół odchodzi od Bożych norm. I mogę tylko gadać. Słuchajcie, niektórzy tylko gadają, jak to wszędzie indziej się źle dzieje. A ja chcę zadać pytanie, jak wiele się modlisz? Jak wiele modlisz się o te kościoły, w których źle się dzieje? Jak wiele? Jak bardzo bolą cię kolana? Bo jeśli źle tam się dzieje, to znaczy, że diabeł tam atakuje. I musimy sobie przypomnieć i mieć to przed oczami, że nie walczymy z krwią i z ciałem. Nie walczymy z krwią i z ciałem. Z duchami nadziemskimi, które są, które istnieją i których jedynym dążeniem jest niszczyć. A przede wszystkim niszczyć Kościół Jezusa Chrystusa, Jego dzieci. Ja nie chcę tylko gadać, ale chcę gorliwie wołać za innymi zborami, za ich starszymi, za ich pastorami, za moimi współbraćmi. Nie chcę myśleć tylko, że to tutaj i my tylko jesteśmy fajni, najfajniejsi i nie ma lepszych. To jest nieprawdą. To jest egoizm. Ja chcę myśleć, że jest wiele innych zborów, wielu innych moich współbraci, którzy są dookoła i może właśnie przechodzą ciężkie batalie, a dużo zależy od tego, czy zegnę swoje kolana, czy tylko będę gadać. Myślę, że to jedna z najlepszych rzeczy, jaką możemy zrobić, to jest toczyć bój za innych. Jak wygląda twoja modlitwa? Panie, dziękuję ci za dzisiejszy dzień i dziękuję ci za śniadanko, dziękuję ci za moją rodzinę. Amen. Jeśli tak, powiem ci, to jest zbyt mało. Twoi współbracia potrzebują twojej modlitwy. Potrzebują boju, nie potrzebują pomodlenia, ale modlitwy. Potrzebują modlitwy, która będzie mówiła, aby oni mogli jeszcze mocniej trzymać się Chrystusa. Aby dawali odpór wszelkim pokusom. Aby diabeł w żaden sposób nie zwyciężył. Potrzebują czegoś więcej. Pamiętacie tutaj, kiedy Paweł mówi, to mówi do Kolosan, ale pozdrawia też Laodicee i Hierapolis. Jak się później okaże, kiedy będziecie czytać list w Księdze Objawienia do Laodycei, to ten zbór nie był w najlepszym stanie. Oni myśleli, że jest okej. Okay. Ale Jezus mówi, jesteście letni. A wiedzcie, że jeśli jesteście letni, to was wypluje. Więc upamiętajcie się zawczasu. Ja nie wiem, może zabrakło ludzi, którzy wołali za Laodyceą. Ale kiedy Bóg przychodzi, kiedy Jezus do nich pisze list, słuchajcie, on nie mówi, słuchajcie, wszystko będzie fajnie, nie, w ogóle się nie przejmujcie, rób ta, co chce ta. On mówi bardzo wyraźnie, słuchajcie, ja widzę wasze serca, widzę, co w nich jest i chociaż wyglądacie, że jest okej, to nie jest okej. Bo jesteście letni. Jeśli się nie upamiętacie, jeśli nie otworzycie drzwi, tam jest ten piękny fragment, który mówi o to, stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli, słuchajcie, Jezus to mówi do Kościoła. Ja stoję u drzwi i kołaczę.
jeśli kto otworzy. On mówi to do ludzi wierzących, nie do niewierzących ludzi. Coś się stało w życiu tych Laodycejczyków. Gdzieś Chrystus został za drzwi wystawiony. Ja mówię, ale teraz stoję i daję wam szansę. Upamiętajcie się. Tak bardzo potrzeba modlitwy. Tak bardzo potrzeba duchowego boju za innymi. Zadam ci pytanie, czy modlisz się o ten zbór? Czy modlisz się tak, że twoja modlitwa to jest bojowanie, a słowo bój tak naprawdę ma znaczenie w grece agonie? To jest modlitwa z agonią. Czy modlisz się o inne zbory w Polsce, w okolicznych miastach? Słuchajcie, są inne zbory. Są inni wierzący ludzie wokoło nas. I nie pytam, czy oni się modlą za nas, ale pytam się, czy my jesteśmy w stanie coś zmienić dzisiaj w nas i zacząć modlić się za innymi ludźmi wierzącymi. Zachęcam was do takiej modlitwy, dlatego że szatan robi wszystko, aby atakować Kościół, rozbijać go od wewnątrz. Praktyka działania od zewnątrz się nie sprawdza, więc dzisiaj działa od wewnątrz. Kościół potrzebuje modlitwy. I aby dobry Bóg wlał taką gorliwość w moje serce, w wasze serce, abyśmy naprawdę stali się ludźmi modlitwy za innych. Paweł modli się, aby serca tych ludzi były, i tu wymienia, pocieszone. Słowo pocieszenie oznacza parakalein i oznacza podnieść kogoś na duchu. Nie wiem, czy kiedyś oglądaliście, ja lubię ten film Braveheart, Waleczne serce. Fajny, naprawdę historyczny film i pamiętam ten motyw, kiedy William Wallace staje naprzeciw tej armii, która tak naprawdę wszystkiego się boi, jest gotowa zawrócić do swoich domów, ale on tam staje i to co robi, to robi to co apostoł Paweł robi, podnosi na duchu, pokazuje im, że tak naprawdę gra jest warta świeczki, że warto walczyć, że nie warto się zniechęcić, nie warto się poddać. I kiedy Paweł mówi do Kolosan, aby ich serca były pocieszone, to znaczy, żeby byli podniesieni na duchu, by się nie poddawali. Paweł podnosi ich na duchu i te ataki gnostyków, które są i myślę bałagan, który zaczyna się, pytania, które się gdzieś rodzą. Paweł mówi, słuchajcie, nie poddawajcie się. Ja chyba trochę ich, nawet kiedy to tak czytałem i analizowałem, trochę ich rozumiem. Patrząc na dzisiejszy kierunek Kościoła, ja mam osobiście wiele obaw o przyszłość. Mam wiele obaw o przyszłość ewangelicznego chrześcijaństwa. Kiedy patrzę na nowe filozofie, kiedy słucham mądrze brzmiących kaznodziejów, przemówień namawiających do nowych odkryć wiary, do nowych doznań wiary, to czasem ogarnia mnie zniechęcenie. Czasami siadam w swoim domu i zastanawiam się, a może to ja jestem po prostu jakimś fanatykiem, który myśli pod prąd, po prostu, bo myśli pod prąd. Może to ja nie mam racji, a rzeczywiście rzesze tych ludzi mają rację. Siadam czasami na takich konferencjach, gdzie większość pastorów nie widzi problemu, a ja się zastanawiam, skąd facet to wziął. I zastanawiam się, czy może ze mną coś jest nie tak. Czasami siedzę i zastanawiam się i czasami mam takie myśli, takie wiecie, rezygnacji. Czy o to chodziło? Czy temu oddawałem, czy temu się poświęciłem, wchodząc w służbę dla Pana Boga? Czy naprawdę to tak miało być? Zadaję sobie pytania i myślę, że może ja mam nierówno pod sufitem. I po prostu może jestem upartym osłem, który nie ogarnia nowoczesności, współczesności. Może dzisiaj ty masz taki bajzel w głowie i powiem ci jedną rzecz. Nie poddawaj się. Jezus wystarczy. To jest wszystko, co mamy i wszystko, co powinniśmy mieć. To jest Jezus. Chcę cię dzisiaj podnieść na duchu, chcę pocieszyć twoje serce i pewne rzeczy, jak czytasz Boże Słowo, muszą się dziać. One oznaczają, że Jezus jest blisko. One to oznaczają. Jezus zapowiadał, że zanim przyjdzie, wiele znaków i cudów fałszywi nauczyciele będą robić. Jezus zapowiadał, że będą mówić Jezus tu, Jezus tam i to się dzisiaj dzieje. Jezus to wszystko zapowiedział. Ja ci powiem, nie poddawaj się. Jezus jest wszystkim, co jest nam potrzebne. I On sam mówi, że zwycięzcę On da spożywać z drzewa żywota. Trwaj w Jezusie. Jeśli ktokolwiek głosi coś innego niż to, co mówi Boże Słowo,
Odrzuć to i bądź posłuszny Bożemu Słowu, choćby nie wiem, jakie tytuły miał przed nazwiskiem. Choćby nie wiem, jak był duchowym autorytetem w świecie. Jeśli głosi rzeczy, które nie są zgodne z Słowem Bożym, powiem Ci, ze spokojnym sumieniem możesz to odrzucić. Nie odrzucasz Boga. Ze spokojnym sumieniem. Jednej rzeczy nie wolno nam mylić, to jest walki o ludzkie tradycje. Czasami ludzie walczą i tłuką się o jakieś tradycje, przyzwyczajenia. Nie o tym mówimy. Mówimy o tym, co Boże Słowo mówi lub o tym, czego Boże Słowo nie mówi. Mamy być wierni przykazaniom Jezusa, nie ludzkim tradycjom, nie ludzkim wyobrażeniom, jak powinno co wyglądać, ale temu, co Jezus mówi, temu mamy być wierni. I modlę się, aby Twoje i moje serce i serce współbraci i wielu ludzi dzisiaj, którzy tak trochę się gubią we współczesnym świecie, aby te serca były pocieszone, że Jezus ma wszystko pod kontrolą. Jeśli myślisz, że potrzebujesz czegoś więcej, to powiem Ci nie. Mamy Jezusa. Sprawcę i dokończyciela naszej, Twojej i mojej wiary. Po prostu. Kolejna rzecz, o którą modlił się Paweł, to by byli połączeni w miłości. Kościół bez miłości to kościół martwy. Słuchajcie, możesz być w kościele, ale jeśli tam nie ma miłości, to jest kościół martwy. Po prostu. Czytałem o tym dzisiaj na początku nabożeństwa, że potem ludzie mają nas poznać. Po miłości ludzie poznają, że jesteśmy Jego uczniami. Nie po tym, co mówimy o Bogu, nie po tym, jak wspaniale będzie nasze uwielbienie i czy będzie takie, że będziemy takiego roka dawać, że w ogóle, słuchajcie, mury będą drżały. Nie po tym ludzie poznają, że jesteśmy Jego uczniami. Jak hucznie, jak efektywnie będziemy mówić o Bogu, ale po miłości. Ludzie nie poznają nas po tym, jak elokwentne będą nasze modlitwy, wiecie, takie wypowiedziane, z górnolotnych słów złożone. Ludzie poznają, że jesteś uczniem Jezusa po miłości i powiem Ci, są różne sposoby okazywania tej miłości. I ja modlę się, aby to miejsce, gdziekolwiek ten Kościół będzie, tu czy gdziekolwiek indziej, Bóg nas pośle. Abyśmy byli ludźmi miłości. Słuchajcie, nie Kościół, nie denominacja jest miłością, tylko Ty i ja. To od nas zależy, czy ta miłość będzie się tu rozlewała, czy nie będzie się rozlewała. Czy będziemy religijnymi ludźmi, przychodzącymi i bez zainteresowania innymi, czy będziemy ludźmi, którzy są pełni miłości, ktoś, kto przyjdzie, spojrzy, porozmawia z nami, zobaczy naszą szczerość, powie, tak, to jest Kościół, gdzie jest miłość. I choć wielu rzeczy nie rozumiem, jedno wiem. Kiedy trafiłem do kościoła, ja wielu rzeczy nie rozumiałem. Nie rozumiałem nowej formuły, nie rozumiałem tych tradycji, które mieli, nie rozumiałem perkusji na środku sceny, mnóstwo rzeczy nie rozumiałem. Ale słuchajcie, jedną rzecz, którą wiem i pamiętam po dziś dzień, to doświadczyłem tam miłości. Nie mistycznej od Boga, ale od ludzi. Tego doświadczyłem. Przebaczając, jak możemy okazać tą miłość? No, myślę, że prosta sprawa to jest przebaczając, jeśli ktoś z Was ma skargę przeciwko komuś. Ja bym mówić o miłości, kiedy masz skargę i nic z tym nie robisz, oprócz tego, że pielęgnujesz gorzki korzeń gorzkości w swoim sercu. Chcesz okazywać miłość? Przebacz. Najwyższy czas przebaczyć. Nie szukając swojego dobra, tylko dobra kogoś innego. Nie moje na wierzchu, ale kogoś innego. To, słuchajcie, to są proste sprawy. To jest czasami to, że zamiast karkołomnie tylko dla mnie, to będę czekał, aż inni wezmą. Myśleć o innych. Nie myśleć, żeby mnie było dobrze i wygodnie, ale żeby inni mogli mieć dobrze i wygodnie. Kiedy okażesz cierpliwość wobec tych, którzy być może popełniają wiele błędów, potrzeba niesamowicie cierpliwości czasami. Okazuj miłość ludziom. Niektórzy, nie wszyscy są tacy jak ty. Duchowymi gigantami, po prostu przenoszącymi góry. Jeśli jesteś, fajnie. Nie każdy łapie Boga za stopy. Inni tak nie mają. Bądź cierpliwy. Niech dojrzeją w swojej wierze. Po prostu kochaj ich. Bądź z nimi. Nauczaj, prowadź. Kiedy będziesz cieszył się z sukcesów innych i nie chełpił się swoimi osiągnięciami. Dzisiaj rano słuchałem pewnego kazania i podobało mi się, kiedy porównanie do Saula, który mówił ja, nie oddając w ogóle chwały Bogu w Starym Testamencie. Mało tego, że sobie pomniki stawiał. Wiecie, kiedy
Kiedy cieszysz się, kiedy będziesz potrafił się cieszyć, że ktoś ma lepiej od ciebie, to bardzo dobry znak. Bardzo dobry znak. Kiedy będziesz potrafił się cieszyć z lepszych muzyków od ciebie, z lepszych kaznodziejów od ciebie, z lepszych liderów, z lepszych po prostu w różnych dziedzinach życia. To będzie oznaczało, że jesteś na dobrej drodze. I nie musimy się chełpić swoimi osiągnięciami, co ja tam nie zrobiłem dla Boga, kim to ja nie jestem. To, kim jesteś i co nie zrobiłeś, zawdzięczasz Jemu. Zawdzięczasz Jezusowi Chrystusowi. Kiedy nie będziesz patrzył na innych z góry jako ten lepszy. Czasami takie coś się zdarza, że patrzymy na innych z góry. Ja nie wiem, czy tak macie. Ja mówię ogólnie. Czasami ludzie tak mają, że patrzą na innych z góry. Bo. I mają listę powodów, dlaczego on jest lepszy od niego. A to nie jest miłość. To nie jest miłość. Okażesz miłość, gdy twoje zachowanie będzie taktowne wobec innych. Kościół to powinno być miejsce, gdzie traktujemy się dobrze. Traktujemy się taktownie. Miłość nie będzie się unosiła, nie będzie pełna złych myśli o innych. Miłość zawsze cieszyć się będzie z prawdy i gotowa jest przetrwać wiele. Wielu ludzi dzisiaj ginie za wiarę. I mówimy o tym, jest taka misja Open Doors i oni pracują i wysyłają i nam tutaj w Polsce, myślę, otwierają oczy na prześladowania, które gdzieś są. Ale powiem wam tak, to nie chodzi tylko, że ludzie za jakieś doktryny umierają. Za wiarę, za teologię, nie. Powiem wam, dlaczego oni umierają. Bo ich miłość jest gotowa przetrwać wszystko. Oni tak kochają Boga. Że czasami, jak ja słyszę, jak dzisiaj ludzie wierzący próbują mnie przekonać, że możesz się zaprzeć Jezusa, a w sercu Go kochać, to powiem ci, nawet ze mną na taki temat nie rozmawiaj. Nie masz pojęcia o miłości do Boga. Ta miłość, o której Bóg mówi, to jest miłość, w której jesteś gotowy dla tej miłości, dla Boga oddać swoje życie. Wielu ludzi na świecie dzisiaj, ponieważ kocha, ponieważ mają miłość do Boga, umiera za swoją wiarę. Kolosalna różnica. Jeśli pomiędzy nami będzie miłość, damy odpór diabelskim atakom. Jeśli jest miłość, słuchajcie, my nie jesteśmy doskonali. Kto z was jest doskonały? Nikt, fajnie, to tak jak ja, to jestem wśród swoich. Czasami sobie coś głupiego powiemy. Czasami zrobimy coś, co może okazać się naprawdę głupotą. Jeśli nie będzie miłości, nie będzie przebaczenia. Nie będziemy potrafili przebaczyć. Będziemy się dąsać, siadać na krzesłach i udawać obrażonych. Powiem wam, ale to jest droga donikąd. Kiedy będziemy Kościołem, społecznością miłości, to będziemy gotowi i będziemy mogli przetrwać naprawdę wiele. Nawet jeśli będą zgrzyty, to miłość sprawi, że będziemy mogli je przetrwać. Diabeł wie, że jeśli miłość do Boga i do nas samych osłabnie, to już osiągnął sukces. To nie chodzi tylko o miłość do nas, a chodzi też o to miłość do Boga. Jeśli dobierze się do tej naszej miłości osobistej, relacji z Bogiem, to tak naprawdę on już odnosi zwycięstwo na naszą niekorzyść. Plotka, powszednia rzecz bardzo często w Kościele, nieszczerość, nieprzebaczenie, oskarżenie w imię fałszywej sprawiedliwości. O, ho, ho. Ja mam taką poczucie sprawiedliwości, że wszyscy są niegodni wszystkiego. To tylko kilka diabelskich narzędzi odciągających nas od miłości Bożej. Kiedy z jednymi się witasz z uśmiechem na twarzy, a drugich jakbyś mógł, to byś ominął. To jest miłość? Jakiego pochodzenia? To jest miłość, kiedy nie potrafimy stanąć i uścisnąć sobie ręki, potrząsnąć ją i popatrzeć sobie w oczy? Powiem wam, to nie jest miłość. Nie o taką miłość modlił się Paweł dla Kolosan. On modli się, żeby miłość ich naprawdę wypełniała. Krytyka również jest świetnym narzędziem diabła, szczególnie kiedy to ty jesteś tym najbardziej światłym i wiedzącym najlepiej człowiekiem, a wszyscy inni nie mają pojęcia o życiu. Oczywiście to wszystko jest ubrane, ja to nazwałem śmierdzące szaty pokory. One śmierdzą po prostu, to żadna pokora nie jest. I krytykujemy, jak wlezie i kogo wlezie, bez pohamowania. Powiem wam, to nie jest miłość. Ja nie chciałbym być częścią takiej wspólnoty. Dzisiaj ja może najbardziej z nas wszystkich potrzebuję takiej modlitwy, aby te rzeczy, bo czasami miały miejsce, nigdy już więcej nie miały miejsca, albo możliwie najmniej w moim życiu miały miejsce. Potrzebuję modlitwy, waszych modlitw, aby moja miłość do Boga nigdy nie ostygła, nie stała się letnia, bo jeśli się stanie, to będzie również miało wpływ na was.
na to, jak będziecie karmieni. Potrzebuję takiej modlitwy. Łatwo jest naprawdę podnosić, sięgać po te diabelskie narzędzia wymierzone w kierunku innych. Potrzebuję dzisiaj okazywać jeszcze bardziej tą osobistej relacji, nie innym ludziom na pokaz, ale w mojej osobistej relacji, miłość do Boga. To tak jak w małżeństwie, nie wystarczy mówić, że kocham. Wiecie, czasami ludzie myślą, że jeśli powiedzą kocham, to ta żona już jest pod sufitem po prostu uniesiona, radosna. Powiem Ci tak, no jeśli nie ma w Twoim życiu dowodów tej miłości w różnej postaci, to są tylko słowa. Są tylko słowa. Możemy mówić Bogu, że kocham, ale jeśli nie ma dowodów tej miłości w naszym życiu w stosunku do Niego, to są tylko słowa. A Bóg chce, abyśmy naprawdę Go kochali. Pozwól, zapytam, jak z miłością w Twoim życiu? Czy plotkujesz? Czy oczerniasz innych ludzi? Czy jesteś szczery w swojej miłości, czy to tylko gra pozorów? Czy może skrywasz nieprzebaczenie od długiego czasu? Skrywasz je, skrywasz i dzisiaj nawet zastanawiasz się, czy mógłbyś żyć bez nieprzebaczenia. Jeśli nie odpuścisz swojemu bratu, Boże Słowo mówi, to i Tobie nie będzie odpuszczony. Nie ja to powiedziałam, tylko Pan Jezus. Jeśli nie odpuścisz swojemu bratu, i Tobie nie będzie odpuszczony. Tak pisze. Tak uczy Jezus. Może jesteś arogancki wobec swojej żony, lub Ty jesteś arogancka wobec swojego męża, lub swoich dzieci, lub swoich współbraci. Są ludzie, którzy są po prostu czasami aroganccy i myślą, że są usprawiedliwieni, mówiąc, bo ja taki jestem. Słuchajcie, gdybym ja był taki, jaki jestem, to byście mnie znienawidzili. Po prostu byście mnie znienawidzili. Ja nie chcę chować się za płaszczykiem, bo ja taki jestem. Nie chcę być arogancki i tyle. Czasami wychodzi mi lepiej, czasami gorzej. Ale wiem jedno, nie chcę. Czy cieszysz się z sukcesów innych ludzi? Czy panujesz nad sobą? Jak jest z miłością w Twoim życiu? Jeśli coś jest nie tak, to powiem Ci, znowu jest rozwiązanie, ono jest w Jezusie. Człowiek zawsze może przyjść, może zawsze wyznać i przestać tak postępować. Nie wystarczy tylko przyjść, wyznać, a trzeba coś przestać robić. Po prostu przyjdź, wyznaj, pokutuj, odwróć się, przestań robić to. Jeśli nie wiesz jak, potrzebujesz pomocy, zwróć się do kogoś, kto dla Ciebie jest jakimś duchowym autorytetem i powiedz, hej, nie radzę sobie w takiej dziedzinie mojego życia, nie potrafię tutaj kochać. Możesz mi pomóc? Możesz się o mnie modlić? No, bo nie idzie mi, no. Pytaj, szukaj. Jest zawsze rozwiązanie. Zaprzyj się samego siebie i czerp ze źródła miłości, a Boże Słowo mówi, że Bóg jest miłością. Paweł w liście do Rzymian napisze, a miłość Boża rozlana jest w sercach waszych i moim. Poprzez kogo? Poprzez Ducha Jego Świętego. Więc jeśli będziemy chodzić w pełni Ducha, wiecie, co będzie rozlane w naszych sercach? Miłość. Jeśli będziemy przy właściwym źródle, to nie martwcie się o nic. Naprawdę będziemy ludźmi miłości. Bóg jest miłością. Na nowo trzeba zacząć czerpać z tego źródła. Dalej Paweł modli się o Kościół, by zmierzał do pełnego zrozumienia. Tak jak człowiek, który się nowo naradza, powinien wzrastać w mądrości, tak jest. Wzrastamy, poznajemy, odkrywamy, uczymy się, czytamy Słowo, ono nas przemienia, bo przynajmniej powinno nas przemieniać. Tak samo Kościół potrzebuje pełnego zrozumienia bogactwa, jakie mamy w Jezusie. I pewien biblista William Barclay napisał, że słowo synezis, pełne zrozumienie, jest to zdolność oceny każdej sytuacji i podjęcia decyzji co do praktycznego działania. Prawdziwy Kościół będzie posiadał wiedzę, jak postąpić, gdy występuje potrzeba działania. Im bardziej Kolosanie rozumieli wiarę, tym bardziej nabierali przekonania o jej prawdziwości i potrzebowali tego duchowego zrozumienia. To prowadzi dalej do poznania tajemnicy Bożej, on tam mówi, apostoł Paweł, to jest Chrystusa. Gnostycy wierzyli, że do zbawienia potrzebna jest cała masa udokumentowanej wiedzy i to jeszcze takiej tajemnej. Wiecie, myślę, że coś na wzór masonerii. Są przeróżne stopnie wtajemniczenia. I tam z czasem odkrywasz kolejne 33 są, tak? Jak się nie mylę. Ktoś tu się zna na tym? Rafi się zna tym i mówi, że tak.
I to jest takie, wiecie, no jest mnóstwo rzeczy, ale one są tak, wiecie, tajemne i nie każdy może to pojąć. Oni mieli swoją wiedzę ukrytą, tajemną przed ludźmi, a ja wam powiem, że nasze poznanie jest w Jezusie i on jest dostępny dla każdego. Alleluja. Wszystko, co potrzebujesz wiedzieć, jest w Jezusie. I powiem ci tak, on nie jest tajemny, gdzieś ukryty, on jest dostępny dla każdego. Dla każdego jednego człowieka na tej ziemi. Twoje i moje skarby mądrości i poznania ukryte są w Jezusie. Ty i ja nie mamy i nie musimy szukać gdziekolwiek tej mądrości, tego poznania poza Jezusem, poza Jego Słowem. Po prostu nie musimy. Paweł mówi tak, widzicie, do Tymoteusza, ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą, co zrobić? Obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I co mówi? Całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Jest. Paweł mówi do Tymoteusza, chcesz mądrości? Jest. Sięgaj. Tam wiesz, wszystko się dowiesz, nie? Co wymaga poprawy w twoim życiu. Tam dowiesz się nieco o wychowywaniu w sprawiedliwości, co to znaczy. Dowiesz się, bo parę błędów wykryjesz w swoim życiu. Ale czytając, badając i wierząc, że słowo jest natchnione, to wszystko się stanie i będzie to szło ku temu, żeby człowiek Boży, żebyś ty i ja, żebyśmy byli doskonali, dojrzali do wszelkiego dobrego dzieła przygotowani, żebyśmy byli przygotowani do dobrego dzieła. W Przypowieściach jest napisane, synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania. Czyli jest warunek, jeśli przyjmiesz, jeśli zachowasz, nadstawiając ucha na mądrość, zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej będziesz jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana, uzyskasz poznanie Boga, gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Piękny fragment. Jakby prosto, jakże o wiele prostsze byłoby moje życie, nasze życie, gdybyśmy wszelką mądrość szukali w Jezusie i w Jego Słowie. Gdybym szukał tej mądrości, mógłbym zrozumieć, czym naprawdę jest bojaźń. Mógłbym zrozumieć i doświadczyć, uzyskać poznanie Boga takim, jakim jest. Wiesz, dlatego często nie doświadczasz tych rzeczy. Dlatego często nie rozumiesz, czym jest bojaźń Boża. Dlatego często tak naprawdę masz wiele wątpliwości dotyczących Boga, bo zbyt mało czasu poświęcasz, żeby Go poznać. Nie da się przeczytać fragmenciku raz na tydzień lub miesiąc. Znaczy, tak można zrobić, ale nikogo nie poznasz. Kiedy ja chcę kogoś poznać, muszę z nim siedzieć, muszę z nim zjeść, muszę z nim spędzić czas, muszę go poznać, muszę doświadczyć tego, co lubi, czego nie lubi. Tak naprawdę to wymaga czasu. Poznanie Boga, podobna rzecz. Nie możesz poznać Boga od czasu do czasu, zaglądając w Jego Słowo. Nie możesz poznać Boga, nie szukając Go z całego swojego serca. Nie możesz poznać Boga, możesz poznać teorię, możesz nauczyć się teologii. Ale jeśli chcesz naprawdę poznać Boga, to kim On jest i jakim On jest, to wymaga czegoś więcej. I Paweł o to modli się. Mówi do Kolosan, ja chcę, żebyście doświadczyli tej mądrości i tego poznania, które zostało nam dane w Jezusie Chrystusie. William MacDonald pięknie to ujął. Poznanie jest zrozumieniem prawdy, podczas gdy mądrość jest umiejętnością zastosowania prawdy, której się nauczyliśmy. I wtedy i dziś przekonuje się, że oprócz Jezusa nie potrzebujemy żadnych innych źródeł mądrości. Paweł mówi, a to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń, zbudowani na Nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Coraz częściej słyszę prawie prawdę.
Gdzie prawie prawda oznacza, że to nie do końca jest prawdą. To oznacza, że są pewne elementy, z którymi mogę się zgodzić, ale niestety to nie jest prawda. Prawie, jak głosiła jedna z reklam, nie wiem czy pamiętacie, prawie robi dużą różnicę. Ja jestem przekonany, że rzeczywiście również w życiu duchowym robi dużą różnicę. Coraz częściej można usłyszeć kaznodziejów zręcznie sklecających różne fragmenty, by udowodnić swoje nieprawdziwe racje, swoje nieprawdziwe przekonanie. Zręcznie, mądrze brzmiące hasła oparte na dedukcjach. I ty mówisz, słuchaj, Boże Słowo mówi, ale wiesz, no to nie wiadomo, czy tak, czy tu Paweł to miał na myśli, a może miał na myśli jeszcze coś innego i rozdwoi ci włosa na czworo i tak naprawdę nagle wychodzi, że w ogóle Paweł to w ogóle nie był święty człowiek i on sam nie wiedział, o czym gada. I myślałeś, że ty znasz Słowo i myślałeś o tym, że rozumiesz, nagle ktoś staje i ci zręcznie pokazuje, że jest tuman. Mało tego, że pokolenia przed tobą to w ogóle był ciemnogród. Że światłość przyszła wraz z nimi na świat. Coraz częściej słyszę takie kazania i powiem wam, aż mi się coś robi. Zręcznie, brzmiące, rzeczy niepowiedziane wprost, ale między wierszami każdy, kto trochę myśli, wie, o co chodzi. Rzeczy wypowiadane między wierszami, nie wprost głoszący miłość, ale pełną kompromisów. Mówiący o szacunku do innych. I dla mnie, wiecie, jak ja słyszę, że ktoś mi mówi, że o szacunku i tak dalej, to dla mnie to jest oczywista oczywistość. Jeśli mówimy o miłości, mówimy o szacunku do innych ludzi. Powinniśmy go mieć. Ale wiecie, ten szacunek tak naprawdę brzmiący, to znaczy nie mówimy, w co wierzymy. Szacunek znaczy, że nie mówię, w co wierzę. Ja powiem wam tak, ja z tego rodzaju szacunku nie skorzystam. Ja chcę mówić to, co mówi Boże Słowo. Ktoś chce słuchać dobrze, nie chce, trudno. Ja tego nie zrobię w sposób bezczelny, ale chcę mówić to, co Słowo Boże mówi. Na tyle, ile rozumiem, na tyle, ile potrafię to pojąć. Nie zgadzam się z takimi przesłaniami. I to jest takie półprawdy, wiecie. No, zgodzisz się, że powinniśmy kochać, powinniśmy być tolerancyjni i tak dalej. Tylko pytanie jest, bo to jest tak, by zgodzić się do jednego zdania, że trawa jest zielona. Ale dwóch ludzi będzie się zgadzało, że trawa jest zielona, ale każdy z nich będzie myślał coś innego. Jeden będzie myślał, że ta trawa zielona to jest jakiś narkotyk, który można palić, a drugi będzie myślał, że trawa zielona to jest trawa zielona, po której może chodzić. Ale co do zdania się zgodzą, że trawa jest zielona. Seba widzę, łapiesz? Dobrze, dobrze. Ja się z tym tak naprawdę nie mogę zgodzić. One brzmią niesamowicie mądrze. Powiem wam, ja do wielu, jak to jest ubrane, ja nie dorastam do pięt mówcom wielu, naprawdę. Jak to się mówi, no ludzie mają gadane. Brzmi to mądrze, ale powiem wam tak, ale mam problem, bo nie mam wrażenia, że to jest z Ducha Bożego. Po prostu. Obrońcy homoseksualizmu brzmią bardzo mądrze. No jak Bóg, a przecież oni tacy są, tak się urodzili. Jak Bóg mógłby patrzeć na to inaczej? I nagle masz jakieś argumenty niestworzone, fragmenty Bożego Słowa tak przeinterpretowane, że zastanawiasz się, ty może rzeczywiście ty się mylisz? Może w Starym Testamencie to Bóg miał takie po prostu widzimisię, ale w Nowym to w ogóle wszystko jest fajne. I słuchasz i się zastanawiasz, może się mylę. Ja nie chcę nikogo tutaj obrażać, bo to nie jest moim celem. Ale tak samo zastanawiam się nad duchem ekumenizmu. Czy cenę, którą się płaci milczenia, czy to jest ta cena, którą naprawdę warto płacić? I znowu brzmiące mądrze hasła. Ale czy tam jest prawda? Obrońcy taniej łaski brzmią również mądrze. Hej, facet, nie być legalistą, wiesz, Bóg nas zbawia, możesz grzeszyć, robić co chcesz, wiesz, w ogóle Bóg ci wszystko już dłużny list, przybity do krzyża, w ogóle facet, hulaj, dusza, piekła nie ma, jesteś zbawiony, masz bilet w kieszeni. Obrońcy bezstresowego wychowania, którzy mówią, wiecie, nie było żadnej karności dzieciom. Bo to słowo mówi, karć syna, a współcześni psychologowie ci mówią, nie wolno ci, broń Panie Boże, cokolwiek z karności. I to wszystko mądrze brzmi.
I chrześcijanie siedzą bardzo często i są zadowoleni. Mówią, no tak. W końcu ktoś odkrył Amerykę. Wiecie, nie odkrył żadnej Ameryki. To nie jest prawdą po prostu. To nie jest prawdą. Stoi w sprzeczności z Bożym Słowem. Obrońcy różnego spojrzenia na wiarę, wszystkie drogi do jednego Boga, Bóg bliżej nieokreślony, obrońcy nowych doznań mistycznych też brzmią dobrze. Ej, ale co? To chcesz powiedzieć, że to nie był Duch Święty? To, że ja się unosiłem nad ziemią, to nie był Duch Święty? O, bracie, ty grzeszysz przeciwko Duchowi Świętemu. Gdzie wszystko brzmi mądrze. Moje pytanie brzmi, czy jest prawdą? I czy wynika z Bożego Słowa? Powiem wam tak, wolę mylić się w tą stronę, niż w drugą. Po prostu wolę mylić się w tą stronę, niż w drugą. Jezus jest prawdą. To, co powinienem wiedzieć, jest w Jezusie. To, co powinienem stosować w swoim życiu, widziałem i widzę w Jezusie. To, czego powinienem przestrzegać, Jezus powiedział. Wszystko jest w Jezusie. Nie widzę uczniów, którzy szukali nie wiadomo jakich doznań, ale to, co robili, to w mocy Ducha Świętego szli, głosili, uzdrawiali, wypełniali wielkie posłannictwo. A ja nie czytam tam o takich ich osobistych odjazdach, które mieli, tylko po to, żeby się fajnie poczuć. Ja widzę Boga w działaniu, który sprawia, że mury więzienia się otwierają, ziemia się trzęsie. Ale nie po to, żeby oni się fajnie poczuli, ale żeby szli i z odwagą głosili Słowo Boże. Totalna różnica. Paweł nie był tam obecny ciałem, ale w duchu jest napisane, był z tymi wierzącymi i słowo ład i utwierdzenie są terminami wojskowymi. I znowu zacytuję pewnego człowieka, Barclaya, powiedział tak, prawdziwy Kościół powinna cechować wojskowa dyscyplina. Święty Paweł cieszy się słysząc o ładzie i utwierdzeniu wiary u Kolosan. Te dwa słowa tworzą żywy obraz, ponieważ należą do słownictwa wojskowego. Ład to taksis, co oznacza szereg lub inny układ uporządkowany. Kościół powinien upodobnić się do armii w szyku, gdzie każdy człowiek stoi na wyznaczonym miejscu, gotowy i chętny do wypełniania rozkazu. Słowo tłumaczone jako utwierdzenie to stereoma, które oznacza bastion, zwarty, niewzruszony szyk, w którym wojsko skutecznie opiera się gwałtownym atakom szarży nieprzyjacielskiej. W tamtym czasie to byli gnostycy, a my dzisiaj mamy paletę o wiele szerszą. Zwarty, bojowy szyk. Widzę, że jest u was ład i wasza wiara jest tak, jak powinna być. To znaczy, że będziecie w stanie dawać odpór diabelski. Wewnątrz Kościoła powinien panować dyscyplinowany porządek i niewzruszoność, podobne do porządku i niezłomności wyćwiczonego i zdyscyplinowanego oddziału. I dalej mówi, jeśli więc przyjęliście Chrystusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni, zbudowani na Nim, utwierdzeni w wierze, tak jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Jezus jest Panem, jest Twoim i moim zbawieniem. To, co potrzebujemy, to życie, które mamy w Nim. I mało tego, Boże Słowo mówi, jak przyjąłeś, tak teraz kolejny krok, masz w Nim chodzić. Bądźcie więc, Paweł mówi do Efezjan, naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Kogo masz naśladować? Kogo? Boga. Boga, ok. Chodźcie w miłości, jak Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. On mówi, naśladuj Boga, chodź w miłości, tak jak Jezus to robił. Chcesz wiedzieć, jak chodzi w miłości? Czytaj Ewangelię, zobaczysz, jak Jezus to robił. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Po czym? Kto zachowuje Słowo Jego. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak kto? Więc nie szukajmy innych przykładów. Nie mówmy, jestem lepszy od, nie powiem, jestem lepszy od Bogdana, bo tak porównując się z nim, to ja w ogóle jestem super. No, ale Piotrek powie, nie, no, ale jak patrzę na tego Masarczyka, to ja w ogóle jestem. Nie, nie. To jest naśladowca. I jedyne porównanie w naszym życiu powinno odnosić się do niego. Jego powinniśmy naśladować. Wtedy mamy ten prawdziwy, niefałszywy obraz, jak jest w naszym życiu. Postępować, jak on postępował, chodzić w Jezusie, to znaczy być naśladowcą Boga miłości. Chodzić znaczy, że będą widoczne postępy. To nie jest stanie w miejscu. Chodzić to znaczy chodzę, to znaczy, że robię postępy.
Jeśli zastaniesz, to zaczniesz się cofać. Nigdy nie stoisz w jednym miejscu. Zawsze w swoim życiu zaczniesz się cofać. Jezus chce, żebyśmy szli do przodu w naszym duchowym życiu. Jak Go poznałeś, tak teraz idź. Jak przyłożyłeś rękę do pługa, nie oglądaj się wstecz. Przestań oglądać się, że w tamtym życiu było trochę prościej, było fajniej. Nie, nie, nie. Nie było fajniej, nie było prościej, to tylko ułuda. Przyjąłeś, powinieneś Go naśladować. Przyjąłeś to nie tylko bilecik do nieba i już nic więcej, ale On mówi, teraz jesteś moim naśladowcą. Teraz powinieneś mnie naśladować. Mamy być wkorzenieni w Jezusa, tak jak drzewo. Wiecie, ja mam taki lasek tam koło siebie. Las to jest duże słowo. No dobra, powiedzmy, że to jest lasek. Ale problem wielu drzew jest taki, że one są wysokie, nie mają korzeni. One się nie ukorzeniły. I Paweł mówi, abyśmy byli wkorzenieni w Niego. To znaczy korzenie zapuszczają się i one powinny jak najgłębiej, jak najgłębiej, jak najgłębiej być zakorzenione, bo wtedy, kiedy rośniesz i kiedy przyjdzie jakakolwiek wichura, kiedy w moim lesie przychodzi wichura, mnóstwo drzew po prostu łamie się jak zapałki. Nie łamie się w połowie, tylko po prostu z korzeniami są obalane. Dla mnie fajnie, bo wtedy mam czym palić, ale w duchowym wymiarze to nie jest dobre i lepsze, i lepiej, żebyśmy zapuszczali głębokie korzenie. Głębokie korzenie w Jezusie. On, Paweł również daje taki obraz budowy, fundamentu. Jezus jest naszym fundamentem i wielu z Was ma trochę pojęcia o budowlance. Wiecie, że dom bez fundamentu może być piękny, ale jeśli ma słabe fundamenty, to jest na nic. A jeśli nie ma w ogóle fundamentów, to jest katastrofa. Fundamenty są podstawą. Fundamenty mogą być największym kosztem całej budowy, ale jeśli tutaj człowiek zaoszczędzi, jeśli w fundamentach człowiek zaoszczędzi, to cokolwiek nie wybuduje, będzie później w nim pokutowało. W duchowym życiu, jeśli nie położysz właściwych fundamentów w Jezusie, cokolwiek nie wybudujesz, tak naprawdę będzie miało mnóstwo pęknięć, będziesz ciągle się użerał z różnymi nowymi niespodziankami w Twoim życiu. Bądź człowiekiem, który mądrze buduje na dobrych fundamentach. Epafras zrobił, co mógł, aby nauczać Kolosan. Jak nauczyliście się? Jak słyszeliście? Jak was nauczono? Epafras zrobił wszystko, co mógł, aby nauczyć ich podstaw wiary, by byli utwierdzeni w wierze, by ich fundament był właściwy, by ich korzenie mogły naprawdę zacząć zapuszczać korzenie. Epafras poświęcił wiele, żeby ci ludzie mogli naprawdę stać się dziełem Bożym. Że mogli stać się dojrzałymi chrześcijanami, dojrzałym zborem, dojrzałym kościołem. Te właściwe korzenie, ten mocny fundament, to zdumiewające prawdy wiary powinny nas prowadzić dalej do ostatniej rzeczy na dzisiaj, to jest do dziękczynienia. Nie zapominajcie o dziękczynieniu. Nie zniechęcajcie się. Kiedy przychodzi zniechęcenie, to nie masz ochoty na dziękczynienie. To tak działa. Nie chcę Bogu dziękować, jak tyle bajzlu gdzieś tam dookoła. Ale właśnie On mówi o tym, nie, dziękuj. Dziękuj. Dziękuj, że On jest. Dziękuj, że On jest tym, który wystarczy. Dziękuj, że On jest mądrością. Dziękuj, że w Nim jest wszelkie poznanie, którego potrzebujesz. Dziękuj, że możesz zapuszczać w Nim korzenie. Dziękuj, że On jest fundamentem. Że On jest prawdą i chociaż postmodernistyczny dzisiejszy świat mówi, że nie ma prawdy absolutnej, chcę Wam powiedzieć, ona jest. Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I mało tego, Jezus Chrystus wczoraj i dziś i ten sam na wieki, niezmienny. Więc jest prawda. Jest nią Jezus. Jest nią Jezus. I On jest niezmienny. Jemu się nie zmienia wraz z pogodą. Kończąc tę pierwszą część kazania, chciałbym zapytać Ciebie, jak wygląda Twoje chodzenie w Jezusie. Twoje naśladowanie Jezusie, Jezusa. Jak idzie Ci? Jak wygląda Twój proces zakorzeniania? Co robisz, żeby zakorzeniać się w Chrystusie? Jak poważnie traktujesz Boże Słowo? Bo wierzę, że to jest jeden z podstawowych, fundamentalnych rzeczy, żeby zapuścić właściwe korzenie. Jak uczysz się z Bożego Słowa? Jak uczysz się od Jezusa? Jak wygląda Twoje chodzenie? Jak wygląda ten proces zakorzeniania? Czy fundament, jakim jest Jezus, w Twoim życiu jest mocny i stabilny? Czy próbujesz trochę przyoszczędzić, trochę gdzieś tam dla siebie, po swojemu? Co możesz zmienić dzisiaj w swoim życiu, jeśli wiesz, że nie chodzisz w Jezusie? Co musisz odrzucić
zaprzestać robić, by zacząć naśladować Boga, by zacząć naśladować Pana Jezusa, by korzenie mogły zacząć naprawdę zapuszczać się głęboko w Twoim życiu. Czy naśladujesz Boga, naśladujesz Jezusa w codzienności? W codzienności, jutro, kiedy będziesz w robocie, będziesz naśladowcą? Kiedy jutro będziesz na studiach, w szkole, będziesz naśladowcą? Czy naśladowcy garnitur zostawiasz w szafie swojego domu i wychodząc tam, gdzie idziesz do pracy, czy ucząc się, po prostu jesteś sobą? Jak idzie ci naśladowanie? Co stoi na przeszkodzie, żeby coś zmienić? Niepowodzenia? No, może i nawet były poważne niepowodzenia, ale Bóg dzisiaj mówi: hej, Jezus ci wystarczy. Przyjdź. Wyznaj, porzuć. Za tydzień powiemy o przeróżnych zagrożeniach wiary, o tych ascezach i wszystkich innych rzeczach, które miały miejsce. Na dzisiaj to tyle. Ale ja chcę, żebyś przez chwilę się zastanowił, czy Jezus jest wszystkim w twoim życiu. Rzeczywiście. Wszystkim. Chcę cię prosić, żebyś przez chwilę pomyślał, kogo naśladujesz. Za kim idziesz? Za tłumem, bo inni tak myślą, czy idziesz za Jezusem? Jeśli idziesz za Jezusem, to jest najlepsza droga. Czy jesteś gotowy zapłacić cenę zrezygnowania z pewnych zachowań, postaw, żeby coś zmienić w swoim życiu, żeby wziąć zakręt i powiedzieć: chcę żyć inaczej? Zastanów się dzisiaj nad tym. Ja przez chwilę chciałbym, żebyśmy skłonili nasze głowy.